I mamy kolejną konstrukcję, którą sobie teraz zrobimy. Czyli będzie to taka wieża, po której można wchodzić. Tutaj będzie jeszcze takie zabezpieczenie w formie szkła, no i wszystko za pomocą profili. Więc jak widzicie, takie coś wykonamy tutaj za pomocą kilku wtyczek i właściwie za pomocą paru tylko kliknięć. Do stworzenia tego budynku, tej konstrukcji użyjemy sobie tutaj tych wtyczek, które widzicie. Dodatkowo jeszcze będzie wtyczka do zrobienia helix along curve, czyli żeby zrobić spirale. Pierwsze to zaczniemy sobie od środka. Narysujemy o taki oto okrąg. Zaznaczamy go. Vertex i do góry. Następnie obkręcamy. Musimy obkręcić parę razy, aby o było mniej więcej coś takiego, ale też nie może być takiego zbyt dużego przekręcenia, więc taki obrót jak najbardziej wystarczy. Zaznaczamy. Wybieramy sobie za pomocą Selection Tool tylko Faces, Delete. Usuwamy również górę i dół, ponieważ będą nam niepotrzebne. Teraz tak, po środku rysujemy sobie spirale na wysokość tutaj tych profili. Następnie zaznaczamy ją i robimy hex. Teraz musimy ustalić radiusy, lapsy i section per lap. Tutaj sekcję to ustawimy sobie na 64, wtedy ta spirala będzie bardzo taka wygładzona. Natomiast musimy sobie określić odległość, czyli klikamy tu i widzimy, że jest to 2233 mm. Czyli wpisujemy 2233, 2233. OK. I zobaczcie, że mamy już tutaj spiralę również zrobioną. Zrobimy sobie explode tej spirali, następnie prawym zrobimy sobie grupę. Make group. Następnie przechodzimy do wtyczki FFD i zrobimy sobie trzy punkty na górze, na dole, natomiast na wysokość niech będzie na 4. Teraz wchodzimy, zaznaczamy i spróbujemy teraz dopasować tą naszą spiralę tutaj, trzymając oczywiście Ctrl do tych naszych profili. Jak widzicie, mamy już zrobioną taką oto konstrukcję. Następna rzecz to musimy sobie wybrać te nasze profile. Aby to zrobić, to nie możemy kliknąć dwa razy, dlatego wybieramy funkcję Select Same Length i zrobimy już sobie z tego komponent. Dodatkowo, jeśli chodzi o komponent, to możemy sobie jeszcze tą linię dodatkowo dodać. Edit, Paste in Place. Następnie skopiujemy sobie ten nasz komponent, klikniemy prawym flip along green, cofniemy go w to samo miejsce i teraz jeszcze obrócimy sobie tak, aby tutaj one się ze sobą połączyły. I mamy teraz już dwa takie jakby tutaj te komponenty. Wybieramy sobie teraz tą naszą spiralę i za pomocą Vertex Tool podnosimy ją do góry, czyli taką grubość tej naszej podłogi jakby robimy. Następnie wybieramy ją i za pomocą tutaj Round Push Pull zrobimy sobie taką jakby tą drogę, po której będzie można chodzić.
I mamy już, jak widzicie, zrobioną już w dużej mierze tą naszą konstrukcję. Więc teraz zostaje nam dodanie profili po jednej i po drugiej stronie. Więc wchodzimy, wybieramy wszystkie podobne elementy. Build along troszkę jest za duże, damy na 20, na 20. Edit all, edit. No nawet mogą być na 40. O, i jest już ta nasza wieża zrobiona. Dodatkowo jeszcze dobrze byłoby na przykład zrobić tutaj taką szklaną jakby poręcz, aby tutaj zabezpieczyć, żeby nikt nie spadł. Można to zrobić również w bardzo łatwy sposób. Wybieramy sobie jedną z linii. Następnie wybieramy tutaj Select Loop. Następnie Vertex. W tym przypadku musimy mieć pewność, że mamy ustawiony soft selection na 0. I możemy sobie o minimalnie podnieść. Teraz wybierzemy sobie całość za pomocą tutaj loop, za pomocą tego loopa. Jedną tą powierzchnię musimy niestety odhajdować. No i teraz wystarczy dodać glass i już mamy to zrobione. Teraz dodatkowo jeszcze zrobimy sobie, że dodamy tutaj jakiś tam kolor. Jeden. Taki sam dodamy na ten drugi element. I nasza budowla, jak widzicie, już jest skończona. Więc w bardzo łatwy sposób, za pomocą tylko paru wtyczek, mogliśmy zrobić coś takiego.